Kuchenne rewolucje na Bemowie. Bistro Leśne Babeczki. Miejsce znajduje się na ulicy Siodlarskiej 12 w Warszawie, a ocena na Google Maps to 4,6 na 80 opinii. No to zaczynamy! Zerknąłem sobie na to menu i wygląda ono naprawdę całkiem fajnie. Zaraz wrócę do rzeczy pani Magdy Gessler, ale jeżeli chodzi o samo menu, to jest takie typowo polskie. Możemy dostać schabowego w cenie naprawdę niedużo większej niż w Barze Mlecznym, po 34 zł z ziemniakami i kapustą zasmażaną w rumel, no to kurczę. Nice. Schaboszczaka dawno nie jedliśmy. No, dawno nie było schaboszczaka, a ja ostatnio właśnie cierpię na brak kuchni polskiej. I tak, no, poledwiczki, kotlety ziemniaczane, pstrąg z pieca 38, to jest dobra cena, ale pani Magda Gessler też wprowadziła fajne rzeczy. Przynajmniej na papierze. Tak, mamy zupę kurkową, którą my wzięliśmy. Mamy takie tartaletki. No i podobno królem tutaj w ogóle tej całej rewolucji jest pieczony indyk. No, nie? Lubisz indyk? Czy lubię indyk? Lubię indyk. Lubię indyk. Byliśmy już w jednej miejscówce, gdzie był indyk też wprowadzony i tam był pewien problem z indykiem. O ile sosy były świetne, to on był suchy. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. I tak, to jest najdroższa pozycja w menu. 49 zł. Tylko to jest właśnie z tych pani kuchennych rewolucji. I to jest z kotletem ziemniaczanym, morelami, marcepanem i jeszcze migdałami, więc mocno migdałowe tutaj smaki. Jestem ciekaw, bo właśnie morele są w indyku, ale morele są również tutaj. To jest jedno właśnie z jedna z pozycji pani Magdy Gessler. To jest kompot z moreli i on kosztuje 12 zł. A co czyni go wyjątkowym, to że przyjechaliśmy tutaj nie samochodem, a metrem, żeby właśnie spróbować właśnie tego kompotu, bo on jest dodatkiem białego, wytrawnego wina. Więc no, ja jestem mega ciekaw, jak to smakuje. Powiem ci taki kompocik i to taki wytrawny, jakbyś zrobił kompot, ale jakoś mocno dosłodził, nie? Ale no, mówię, alkoholu tutaj nie czuć, więc on taki bardzo łagodny, ale smaczny. No i jeszcze mamy tarteletkę słodką z budyniem własnej roboty, koglem, moglem i owocami, to też wzięliśmy. Generalnie poszliśmy po bandzie całej menu pani Magdy Gessler poza jedną pozycją. Jest to wrap z kalarepą, no jakoś... Natomiast w rapach z kalarepą po prostu wzięliśmy schabowego za 34 zł, bo ja stwierdziłem, że ta miejscówka, no to tutaj tak naprawdę goście nie będą się najbardziej opierać na tych pozycjach właśnie wszystkich pani Magdy. Dziękuję bardzo. Tylko właśnie takie polskiej kuchni, tak jak schabowy, jak polędwiczki. Na to chyba tutaj najwięcej będzie osób przychodzić, więc stwierdziłem, że dobrze będzie spróbować tego schabowego, a zresztą mieliśmy na niego mega ochotę. Mamy naszą babeczki, nasze tartaletki. I tak, tutaj widzę, to jest z pastą z wątróbki gęsień. No i tutaj czerwona porzeczka, także już mi kupili, bo to jest mój ulubiony owoc obok jeżyn. To są dwa ulubione, jeżyny i właśnie czerwona porzeczka. A tutaj mamy, widzę, o, koperek. Pani Magda Gessler uwielbia koperek, w wielu rzeczach dodaje. Koperek z kurkami i sos beszamelowy. Wygląda to ciekawie, czyli co? Jedna taka 14, nie? No ale to jest przystawka, nie? Więc przystawki są relatywnie do swojej objętości droższe, nie? Niż dania główne. Przechodzimy do naszych tartaletek, od której zaczynamy. Może od tej wątróbki, co? No. Zobaczymy, jako kruchutkie to ciasto widzę. Ogólnie taka zmielona wątróbka, to takiej na pewno nie jadłeś, jak ostatnio jadłeś pierwszy raz wątróbkę. Specyficzna bardzo konsystencja. Bo no po prostu to jest tak jak mordoklejka, zakleja ci buzię po prostu, nie? Ale bardzo ciekawy jest dla mnie właśnie ten spód, bo ten spód jest taki, jak którego możesz użyć po prostu do dania słodkiego, znaczy do babeczki słodkiej takiej. Natomiast tutaj jest takim wytrawnym daniem, w sensie wytrawną górą. Samo to ciasto kruche jest fajne, ono jest takie mocno maślane, nie? Jest lekko słodkie. I właśnie śmieszne jest właśnie to, że to jest do tego wytrawna góra. W sumie nigdy nie jadłem chyba takiej tartaletki na wytrawno, która by miała właśnie ten dół taki lekko słodkawy, nie? Mocno specyficzne. Czy mnie jakoś tutaj powala? No nie, ale jest ok, jest po prostu ok. Zaraz zobaczymy tą drugą z kurkami. Czyli co? Sos beszamelowy, koperek i kurki takie podsmażone. To ten mi dużo lepiej smakuje. No ten, no, fajnie. Od razu nawet lepiej według mnie takie, brzmi i wygląda. Tak. Dosolone troszeczkę właśnie te kurki. Naprawdę dużo lepsza pozycja niż ta z wątróbką. Znaczy przede wszystkim dlatego, że się je przyjemniej.
Pani nas tutaj właśnie uprzedzała, że tutaj jest specyficzna właśnie ta zmielona wątróbka, bo ona jest zmielona i no zakleja jednak, nie? To jest taka bardzo specyficzna konsystencja. Jeżeli ktoś jest właśnie uprzedzony do takich tekstur, no to tak jak ty podejrzewam, to tobie to tak nie przejdzie, nie? Dla mnie nie ma problemu. Ale i masz mocny ten smak wątróbki, jest okej, okay. Ale ta pozycja tutaj z tym beszamelem i kurkami jest dużo fajniejsza. Bardzo fajne jest to ciasto, tylko że ja bym wolał to po prostu do słodkiego, a będziemy mieli taką tartaletkę, bo jest właśnie deser na takiej. Tylko on tam jest chyba z koglem, moglem. No to przechodzimy do sekcji ciepłej i zaczynamy od zupy kurkowej. I ona jest z fioletową chmurką i jagodami. Co prawda ja bym tutaj, jeżeli chodzi o tą fioletową chmurkę, polemizował, bo dla mnie to jest taki kolor łososiowy tutaj bardziej, nie? Mm-hmm. I tak, co to jest? To jest właśnie taki wywar, on jest właśnie na warzywach i on jest na indyku. I do tego mamy tutaj właśnie kurki i one są całkiem sporych rozmiarów, takich słusznych. No to są boróweczki. No i koperek. I od razu mi na myśl przypomina ta zupa bar koperkowy na Puławskiej w Warszawie. Co Gorleś tak się zachwycał. Mm-hmm. Tam była przepyszna ta zupa. I tu wyglądowo to są podobne klimaty, tylko troszeczkę inne składniki. To jest vibe po prostu tej koperkowej. Tylko to nie jest smak taki koperkowy, bo go aż tak nie czuć, ale jest... Ale to jest dobrze doprawione. Bardzo dobra zupa. Jedyny smak, który mi się kojarzy z tą zupą, to jest zupa właśnie z bistro koperkowego. Czuć taką lekką słodycz. Ale naprawdę, jak to jest dobrze doprawione. Przegryzłem właśnie sobie borówkę i taki właśnie trochę twist smakowy ci wjechał, trochę kwaśnego. Tak odświeża cię, nie? Mega dobra zupa. 28 zł, ja bym dał kolejny raz. To już mogę powiedzieć. Zobacz, jakie tutaj są wielkie kawałki, kurczę, tych kurek. Jestem ciekaw, czy to tak jest zawsze, wiesz, o co chodzi. Ale no 28 zł to nie jest mało za zupę, no nie oszukujmy się. Ale za tą zupę mogę powiedzieć, że warto jest tyle dać, bo jest naprawdę przepyszna. Ty, drogi widzu, masz teraz idealny moment, żeby zasubskrybować nasz kanał i dać lajka pod filmikiem. Oczywiście, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. No dobra, tak zachwalasz. No to sprawdźmy. Ja, bo tu masz ból, nie wiem. Aj. O, Fala, chyba kiedyś tutaj wrócimy na tą zupę. Dobra jest. On swoje się wygotował. I ta buróweczka też takie kwaskowatość, takie muśnięcie na języku, fajnie. I to, tą pozycję, no jak tutaj się jest, to chyba trzeba zjeść. Ty już zjadłeś sporo, a tu nadal jeszcze jest dużo zupy. I to nie są takie małe kureczki, tylko to są kury. Kury. My też na to czekaliśmy! Także no, zupka... Jest giga dobra i no koniecznie trzeba jej spróbować, jak tutaj jesteście. Mega wyjątkowa, nie? No, smaku tutaj jest co niemiara. I jak ja bym przyszedł i po jednym daniu miał stwierdzić, czy jest dobra knajpa, takie coś dostajesz, to wiesz, że jest tutaj mega dobrze. Ale on jest duży, spójrzcie. Tak prezentuje się nasz indyk i to jest ta najdroższa pozycja z wszystkich dań głównych. Tutaj w całym menu 49 zł, ale naprawdę porcja, no kurczę, jest solidna. I powiem ci tak, od razu jak dostajesz tak fajnie podane, to od razu ci ślinka cieknie, nie? Jakoś już inaczej podchodzisz do tego dania. I tak, mamy tutaj naszego indyka i do niego mamy to tak. Tutaj takie morele, jedna jest z migdałami, druga z marcypanem, to jest taki zapieczony wygląda i kotlet ziemniaczany. I powiem wam, proszę państwa, tak. Mogli pójść sobie na łatwiznę, zrobić dobrego indyka i nie wiem, dać pire do tego. Mhm. Ale podoba mi się tutaj, że tutaj ta forma jest inna, taka ciekawsza. Naprawdę to już jest taka jakaś fajniejsza odsłona, nie? A jadłeś kiedyś coś takiego? Bo ja nigdy jeszcze nie jadłem kotleta. Placki ziemniaczane? Kotleta nie. Właśnie dlatego też jestem mega ciekaw, więc... Ale dobra, kurczę, chciałem zacząć od tego ziemniaczanego kotleta, ale zacznę już od tego naszego indyka. A no i co? I ten nasz indyczek jest w sosie demi-glace. I patrzcie. Tutaj ja widzę, że to jest soczyste, a jejku, to jest najważniejsze. Widzisz to? Mięciutkie, bardzo dobrze wchodzi widelec i nóż, łatwo się kroi. Jezu, skórka, tobie się może nie spodobać, ale ja uwielbiam tę skórkę taką. Ja skórkę sobie odkładam. Już wiadomo, czemu mam co jakiś czas ten cholesterol i potem muszę iść na dietę, żeby cholesterol zrobić, a potem z powrotem mam no takie życie, jak się lubi takie rzeczy. Powiem tak, jest tak mięciutki ten indyk, że to brak mi aż słów. Naprawdę i ta skórka
Ja nie wiem, ty nie lubisz, nie? Więc nie wiem, czy spróbujesz z tym, ale ta skórka takiego dodaje jeszcze słonego smaku, nie? Takiego tłuściutkiego. Przepyszny, soczysty indyk i ten sos demi-glace tutaj bardzo fajnie pasuje. Cieszę się, że tutaj nie ma sosu polanego na to, takiego morelowego, czy czegoś takiego mocno owocowego, bo jednak wolę, jak to jest koło mięsa, wiesz co chodzi, te sosy wszystkie i tak dalej. Ja wolę takie, że ja mogę sobie dozować, a tutaj jest taki ciemny właśnie ten sos właśnie demi-glace, który właśnie idealnie się z tym komponuje. Naprawdę mega dobry indyczek. Spójrzcie na to. Spójrzcie, jak to się rozchodzi. A to jest mięciutkie. Ja często nie jadłem indyka, ale to jest chyba najlepszy, jaki jadłem kiedykolwiek. Bo po prostu u mnie indyka by mu się nie robiło, tak jak na obiad, nie? I ta skórka. Dobra, dawaj kotletka. Patrz, jak to wchodzi, bo jak to łatwo wchodzi. Kurkość sprawdź, to że... Samo się kroi. Czy widzisz to kotlet? Czyli mamy takie w środku, to wygląda ewidentnie jak pire takie. I to jest zasmażone. Mega fajny pomysł. A powiedzieć, że jak jechaliśmy tutaj i obsaliliśmy te menu, to ja tak mówiłem, nie, tam indyk, no dobra, no trzeba go wziąć, no bo wiadomo, to wprowadzone takie główne, ale no nigdy nie jadłem za dużo tych indyków, więc jakoś nie miałem takiej chęci, ale teraz to danie jest gigabomba. To jest dosłownie jakbyś jadł pire i masz taką chrupkę po prostu na zewnątrz. Mega fajne, a co tutaj jest? Pietruszka. Bardzo kremowe. No, nie przyczepię się do niczego, bo nie ma do czego. Ja bym dał trochę bardziej jeszcze dosolił. A to stąd też. Nie, do czegoś muszę, nie? Nie może być tak, wiesz, że same plusy. To się najciężej tutaj kroi, ale zobaczymy. Te dania są fajnie przemyślane. To samo, co masz w tej zupie. Jesz sobie taką wytrawną, wiesz, tutaj danie. Jem, patrzcie sobie, wytrawne danie. Cyk. I robię sobie tak. I sobie całe to danie odświeżam. Nie bierzemy na wynos, zjemy to. Teraz przy ciebie mam dylemat, czy próbować skórki, czy nie. Spróbuj, rzesz. Na początek bez skórki. Dobra. Ładnie odchodzi. Ej, to samo odchodzi po prostu. No, już nie jest potrzebny. Nie, byś rozszarpał to widelcem. Ja zawsze byłem bardziej team kurczak niż indyk, ale tutaj on jest tak mokry. Będą kolejki. Będą kolejki. To tak. Lubisz marcepan? Ja? Ej, co zjem. W tym daniu to indyk tutaj króluje. Można jeść go samego po prostu. A i ma gdzie się udało. W Warszawie nie wiem, czy kurczę jedliśmy w lepszym miejscu. No ten bar koperkowy okej, był spoko, ale tam było sucho trochę. Tam była tylko ta zupa taka rewelacyjna. W Warszawie nie było. Także już jest. Wjeżdżamy w Schabowego, kosztował on 34 zł, ale jak już widzę, że jest taki fajny złocisty kolor tej panierki. Totalnie tak jak powinno być. Kapusta zasmażana, powiem ci, że ona bardziej wygląda taka bigosowa. I ona właśnie z tutaj kiełbasą, taki mocno pomarańczowa, taka czerwona. Aż spróbuję, to zacznę od niej. Bardziej taki, jak dla mnie, bigos. Dobry bigos. Dobra, kotlecik. Całkiem gruby kawałek tutaj jest schabu i też wygląda na soczysty, przynajmniej stąd. Schabowy dobry, chociaż dla mnie on chyba jeszcze bardziej mógłby być rozbity. Ale panierka jest totalnie dla mnie idealna, bo moja mama robi tego znowu. Jest panierka taka jak mojej mamy, więc naprawdę dobra. Mięso jest w idealnym momencie ściągnięte po prostu z patelni, nie? Jest dobrze zrobione. Ej, jak dużo jest tutaj uczciwa, to jest porcja. W ogóle wiesz, no jeżeli mam porównać jakiegokolwiek baru mlecznego, w którym byliśmy, to nie ma podjazdu. Lepszy niż w barze mlecznym na Lindleya, który świetnie oceniliśmy tam schabowego, pamiętasz? Jest dobry, jest dużo mięsa, fajna panierka, ale ja bym tak dosolił troszeczkę. Ja to bym wszystko dosolił. I go robił jeszcze. Na obiad bym wpadł za 64 zł, no, jest spoko. Tani. Nie, jest tanie, no. I jest naprawdę duża porcja mięsa, spójrz. Już tu ukroję. Ty, no spójrzcie, no to jest mega uczciwe.
Dostaję za 44. On był duży, taki, dużo mięsa i bigos jest świetny. Zaraz zobaczę jeszcze ziemniaki. Naprawdę spoko. Porównaj właśnie ziemniaki z tym kotletem ziemniaczanym, nie? Ja bym wziął tego kotleta. On jest bardziej miękki, więc dochodzi bardziej taki kremowy w środku. I nie wiem, czego to zasługa, coś tam musi być dodane. Tutaj ziemniaki to takie typowe z ziemniaki, gdzie dostajesz na takie stołówkowe, wiesz o co chodzi. Po prostu są okej, okay, no każdy jadł takie co najmniej raz w życiu. Mega bigos, dobry kotlet, ziemniaki standardowe. Moja mama robi też taką panierkę. Identyczne, nie? Tylko do mama. Bardzo dobry, schabowy. Ale chyba musimy zagrać. Papierka, nożyce i indyka. Ej, ja tylko trochę dziabnąłem. No to przechodzimy do naszego słodkiego zakończenia. I mamy tutaj również tartaletkę, taką jak na początku. I ona jest z koglem moglem, budyniem własnej roboty i właśnie owocami. Widzimy tu maliny, widzimy borówki i winogrono. No to co, wjeżdżamy. To jest wszystko polane sosem, to chyba trzeba jeść właśnie... Co? Pizza. Nie. Bierzesz i się ufandolić musisz. I tak powinna być podana tartaletka. Słodki spód i słodka góra. To moim zdaniem jest z tych wszystkich tartaletek najlepsza. Mega fajne. Powiem tak. Super jest to, że ta góra jest kwaśna w Ruben. Po dołu generalnie i samo to ciasto kruche jest słodkie. I słodki jest ten budyń. Natomiast tutaj mamy kwaśne owoce, które fajnie to kontrastują. Naprawdę przyjemne. Ale ten budyń mógłby być taki gęstszy trochę. Bo jest taki leisty, no. Ale dobre to jest. Ja generalnie uwielbiam budyń. Jak byłem nad morze, jeździłem z rodzicami, jak byłem dzieckiem, to zawsze ja musiałem mieć na plaży drożdżówkę z budyniem. Musiała być. Będę tu od jutra kolejki, co? Po tych kuchennych rewolucjach. No, naprawdę mega. Jakby tu jeszcze w ogóle książę przyszedł na tego indyka, to on by powiedział młana, nakleił to i by tutaj ludzie przyszli z marszu. Powiem tak. Pani Magdo, dobra robota, a my życzymy tutaj leśnym babeczkom powodzenia, bo będzie się działo na kuchni. Tak więc do następnego.